Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail, w czasie kiedy dyżurujemy na stacji Sosnowiec Główny. I 40-190 właśnie wypuściliśmy. Czy ja wypuściłem, bo była mała sekundka przerwy od nagrywania. ...649.084, przelot przez Sosnowiec Główny podany. Ładny towarek. Po co pan hamujesz? Jest dziś 60. Nawet nie wiem. Dobrze. I 49.084 przejechał. I tak też dajemy znać będzinowi. Mechaniku, udajemy się na tor boczny na posłuchanie, oczekując na przejazd Pendolino. Po przejeździe Pendolino podam wyjazd. Pytowiec do 41-42, melduje odjazd.
i póki co brak pociągów. Chyba, że coś będzie jechać na południowy, w co wątpię. 41-42. Południowy dopiero, o matko. Panie Wodzie, to 41-42 będzie przelot na Sosnowiec? Tak, tak, już daję. Ale że mu napisał przyjąłem. Świeci, dziękuję. I w zawodzie jeszcze ma jechać 41-42. Tu też podamy już wjazd. Jeszcze. Dobrze, 14:39 przyjechał. Będzie go widać? Powinien wjeżdżać gdzieś. No, widać światełko. 64-90-84. Pendolino ma planowy przejazd 55. Prawdopodobnie przejdzie planowo, bo jego przejeździe podane jest. Czternaście trzydzieści dziewięć, dobrze, już się ruszył. Zatwierdzamy mu odjazd. Przechodzimy na Sosnowiec Główny, na posterunek. Tu po lewej naszej stronie. I zaraz będziemy potwierdzać. 41-42 w sumie już możemy potwierdzić. I 14:39 też. Okej. I zgłośmy do zawodzia. 14:39 od nas odjechał. Proszę nie przeszkadzać. Nie świecić mi lampką.
Proszę nie przeszkadzać i nie świecić mi lampką. Co tam się dzieje u pana dyżurnego? To jest zastanawiające. Mechaniku, proszę mi nie przeszkadzać, bo cię zgłoszę. Przeszkadzasz mi tu w obsługiwaniu pulpitu. Uciekaj z dyżurki, bo cię zgłoszę. 4957 z Sosnowca, już momencik. Cztery, dziewięć, pięć, siedem. Wolne. Jak nie widzę nic oprócz twojego ciała, to... I dajemy panu pozycję. Cztery, dwa, dziewięć, sześć, dwa. Nie przyjąłem, teraz drugi. Cztery, dwa, dziewięć, sześć, dwa do nas jedzie, tylko Sosnowiec Południowy się nie śpieszy z wysłaniem pociągu do nas, nie? Pan odjedziesz planowo, sobie zatwierdzimy. Dwadzieścia cztery, czterdzieści, sześćdziesiąt jeden do Będzina. Mechaniku zmieni trochę, w tej chwili nie ma wjazdu. Jak pociąg osobowy opuści peron, to będę mógł podać. 24, 40, 61, przyjąłem, zwalniam. No i dobrze, panie Sosno, dobrze, wysyłasz czy nie? 40-61 przyjazdowego, czekamy na zwolnienie tego odcinka.
Zostawiec główny do 3641. Zastanowiec równy zgłasza. Proszę o wjazd. 4641, wjazd do Sosnowca Głównego podany. I dziękuję uprzejmie. Odjechał na Będzina. Już pełny przelot przez Będzin podany, możesz jechać. 24-40-61, dziękuję bardzo, miłego dnia. I to wieczór. Tak jest, wieczór jest częścią dnia, więc dobrze się wyraziłeś. Będzin do 40-42, mam 700 metrów. Tak, już masz, już podaję dalszy. Mechaniku, proszę się przygotować do odjazdu. Wyjazd podam, tak jak powiedziałem, zaraz jeździe Polino i zwolnienie odcinka. I 4641 odjechał. Okej. A 4957. 4142 przyjąłem. Dziękuję. Mam 4 kilometry. Masz do wyjazdowego podany, czekam na odstęp. Dobra. Będzie wjazd. Świetnie, dziękuję. Można jechać. I jeszcze, jaki to było? 244061. Zostawmy. Z południa się wciąga. Teraz. No i się wciągnął. Odstępu nie zrobił do bazy OC.
90 masz już wyjazd podany. Okej. Cztery, dwa, dziewięć, sześć, dwa. 46, 41. I 2, 4, 4, 0, 61 również odjechał. Okej, pięknie. I myślę, drodzy Państwo, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek oraz tą serię odcinków, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.